Co myślisz o ludziach, którzy kradną twoją muzykę? Przez kradną rozumiem, że ściągają z internetu. Nie mam absolutnie z tym żadnego problemu, bo jak wiadomo, marketing szeptany jest najlepszą formą promocji, więc nawet jeżeli ktoś ściągnie moją muzykę, to i tak na pewno części, która ściągnie moją muzykę, się u nas podoba, więc powie o tym znajomym i znajomi powiedzą swoim znajomym i przez to ja zyskuję większą promocję. Więc jeżeli miałbym wybór typu moją muzykę mogą słuchać tylko osoby, które ją kupią, albo osoby, które ją kupią i które ją ściągną, absolutnie wybieram to drugie. Czy przeraża cię dzień, w którym nie będziesz już mógł pić? Rozumiem, że nie będę już mógł pić, to znaczy, że będę miał początki marskości wątroby. Absolutnie mnie nie przeraża, bo życie bez picia też może być fajne. Są również naturalne endorfiny, które można uzyskać podczas biegania, tudzież ćwiczenia, więc jeżeli coś takiego się stanie, jestem na to przygotowany. For real. Hitler czy Stalin? Który był sympatyczniejszy? Żaden. Naprawdę żaden. Jak pracowałeś w Prosto, to co cię najbardziej wkurwiało w tej pracy? Jak pracowałem w Prosto, co mnie najbardziej wkurwiało? To, że ja starałem się przepchnąć fatałaszki za granicę i wkurwiało mnie to, że jest bardzo ciężko, bo wiele osób odpowiadało, że jest kryzys i często nawet nie mogą swoich rodzimych marek przepchnąć, więc tak naprawdę walczyłem z wiatrakami. Ile fanek może się zmieścić w twoim pokoju hotelowym po koncercie? Zależy, jak duży jest pokój. Natomiast podejrzewam, że wyrosłem już z tego typu akcji. Rozważałeś kiedyś operację plastyczną? Nie do końca plastyczną, bo ja wycięli mi pół japy, jak miałem 4 lata i od razu wtedy już było wiadomo, że jak będę miał 18 lat i szczęka przestanie rosnąć, wtedy zrobimy rekonstrukcję, czyli kawałek kości, powiedzmy z biodra, z powrotem zostanie wstawione w to miejsce, które było wycięte. I przy okazji wtedy jeszcze raz zrobi się tą bliznę laserowo. Byłem zarejestrowany do szpitala w Polanicy przez wiele lat i czekałem na operację 7 lat. Niestety ona się nie wydarzyła, a to był jedyny szpital, który stosował tak zwaną mikrochirurgię, która była potrzebna do tego typu operacji. Teraz od 2 lat już można to zrobić w Warszawie, tak jak nawinąłem zresztą w kawałku blizna, że teraz mogę to zrobić, ale już nie chcę. Który z portali hip-hopowych jest najgorszy? A ile ich jest? Hiphop.pl, Popkiller i co jeszcze? Nie znam się tak naprawdę. Wiem, który jest najlepszy, to jest Popkiller.